Pełnomocnik Lewandowskiego uderza w Kucharskiego, mówiąc, że Lewandowska to obrzydliwe, prymitywne i nieakceptowalne. Osobom niezainteresowanym sportem trudno polapać się w konflikcie między Robertem Lewandowskim a jego byłym menedżerem Cezarym Kucharskim. Dzieje się tak po części dlatego, że proces przed sądem jest częściowo niejawny. A każda ze stron dba o to, by dostarczać mediom odpowiedniej pozywki, obrzucając blotem przeciwnika. Cezary Kucharski sympatycznie o Lewandowskim po aferze premiowej, nagle został sam. Drużyna nie odzywa się do niego. Lewandowscy nie zabierają głosu bezpośrednio, w mediach reprezentuje ich pełnomocnik. Profesor Tomasz Siemiatkowski, który udzielił Dariuszowi Faronowi nowego, drugiego wywiadu. Cały materiał do przeczytania tutaj, pełnomocnik Lewandowskiego atakuje Kucharskiego. Obrzydliwe i prymitywne. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Oprócz dość skomplikowanych zarzutów natury prawnej profesor Siemiatkowski ma do Kucharskiego jawne pretensje o to, że ten, jego zdaniem manipuluje opinia publiczna, publikując dowody, które wciąż są przedmiotem rozprawy. Kucharski przyjmuje swoją linię obrony i to jest oczywiste. Ale ta linia wykracza poza dopuszczalna. Ponieważ upublicznia on kłamstwa, manipulacje, obraza i poniża. Poza tym wybiórczo upublicznia materiały dowodowe. Co jest nielegalne, choćby fragment zeznania Anny Lewandowskiej. Mamy twarde dowody, mówi pełnomocnik Lewandowskiego. Wycieklo nagranie rozmowy Roberta Lewandowskiego z byłym menedżerem. 20 milionów euro. Tyle jest warty twój spokój. W wywiadzie Dariusza Farona nie zabrakło kłopotliwych pytań dla Siemiatkowskiego, dlaczego zawnioskowano o utajnienie niektórych rozpraw. Skoro Kucharski jest w jego opinii takim manipulantem. Przecież podobne działania to tylko woda na mryn dla byłego menedżera Lewandowskiego. Adwokat wykreca się prawem do prywatności i tym, że wtedy media poznaliby wszystkie szczegóły życia i biznesów Lewandowskich. Argumentem za utajnieniem postępowania byle ta jest kwestia poufnych informacji o charakterze biznesowym, broni się Siemiatkowski. Nie wyrażaliśmy zgody, by umowy, przychody, honoraria itd. były przedmiotem roztrzasania na forum publicznym. To nie tak, że chcemy ukryć fakty. Sąd wszystko otrzyma, a to on rozstrzygnie. Nie chcemy jednak czynić z tego powszechnie dostępnej informacji. Na tym polega prawo do prywatności. Obrońca pana Kucharskiego podkreślał cały czas, że w tej sprawie najważniejsza jest jawność. Bo opinia publiczna pozna prawdę. Zwracam uwagę, że prawdę powinien poznać przede wszystkim sąd. W rozmowie poruszono także wątek domniemanych kłamstw Kucharskiego, który miał przekazywać niemieckim mediom poufne informacje na temat Lewandowskiego. Nie chodzi bynajmniej o soczyste plotki z życia prywatnego, o dość poważne szczegóły zeznań podatkowych. Ze zgromadzonych dowodów wynika, że oskarżony za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazywał dziennikarzowi kopie kontraktów, umów reklamowych itd. Ponadto, nie będąc do tego uprawnionym, przekazywał dziennikarzowi kopie zeznań podatkowych składanych przez swojego byłego klienta Joannę Lewandowską. Cezary Kucharski był zobowiązany do zachowania najwyższej staranności, by takie materiały nie ujrzały światła dziennego. Tymczasem z premedytacją przekazał je dziennikarzowi. Doniósł zatem na swojego klienta do mediów. Realizował w ten sposób szantaż zawarty w nagranych rozmowach, opowiada Faronowi adwokat Lewandowskiego. Były menedżer o Lewandowskim, kiedy piłkarz przeniesie uwagę na biznes, staje się zawodnikiem o klasę gorszym. Oczywiście spora część rozmowy jest zawartki związane z Anną Lewandowską. W mediach już od dłuższego czasu pojawiały się fragmenty jej zeznań, w których sugerowała, że bali się Kucharskiego pod koniec współpracy. Jak pamiętamy, Anna Lewandowska na skutek stresu miała dostać szczek ścisku i stracić laktację. Cezary Kucharski bez litości o Annie Lewandowskiej, klamie, fałszywie pomawia, walczy o pieniądze. Profesor Siemiatkowski mówi jednak,
Z w jego opinii takie działania są poniżej pasa. Przecinek Kucharski zapoznał opinię publiczną z bardzo osobistymi, bardzo intymnymi przeżyciami pokrzywdzonej, padł w wywiadzie. Dalej pełnomocnik Lewandowskiego uderza w nieco bardziej feministyczny ton, jego zdaniem publikowanie takich słów to. Kropka. Ponizanie kobiety w XXI wieku. Mało tego, opinia publiczna ma to tolerować. Chociaż to nieakceptowalne i prymitywne działanie. Przecinek abstrahując od tego, że ujawnienie zeznań jest nielegalne, oskarżony nie ma moralnego prawa oceniać odczuć Anny Lewandowskiej, peroruje się Miatkowski. Kucharski jawnie kpi z pokrzywdzonej. I w XXI wieku ponizanie kobiety, która mówi, za jaką loda matka miała problemy z laktacją wywalane przez stres, nie spotyka się z publiczna dezaprobata. To obrzydliwe. Prymitywne i nieakceptowalne. Kilka dni wcześniej jak klasyczny hipokryta Kucharski zamieścił zdjęcie pięknego bukietu roz i życzył wszystkim kobietom serdeczności. Uśmiechu i determinacji w walce o ich prawa. A sam z tych praw kpi. Cezary Kucharski upomina się o pieniądze od Lewandowskich, pożyczył Mannie 2,5 miliona euro, których do tej pory nie spłaciła. Myślicie, za kiedy zdowiemy się całej prawdy o tym konflikcie?